Po trzech wygranych spotkaniach w rywalizacji finałowej koszykarze Asseco Pro Comu Gdynia przed meczem numer 4 finału Polskiej Ligi Koszykówki byli o krok od obrony mistrzowskiego tytułu. Jednak Anvil to zespół z charakterem, nie należało więc się spodziewać, że łatwo sprzeda skórę w kolejnym meczu rywalom z Trójmiasta. Kibice, którzy po raz kolejny szczelnie wypełnili halę mistrzów, liczyli więc na ciekawe, pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji spotkanie. Kapitalna oprawa meczu już na jego początku sprawiła, że wielu kibicom dreszcz emocji przebiegł po plecach jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Początek meczu to piorunujące uderzenie Anvilu. Po trzypunktowej akcji Nikoli Jovanovicia oraz po pięciu punktach z rzędu kapitana Włocławian Andrzeja Pluty, gospodarze niespodziewanie już po minucie meczu prowadzili 8 punktami, a rywale nie zdobyli ani jednego punktu. Szybki czas wzięty przez trenera Paczesasa i chwilę później pierwsze tego dnia punkty dla Gdynian zdobywa Adam Chrycaniuk. Jednak Anvil nie zamierzał zwalniać i po kolejnych punktach Jovanovicia prowadził nawet 14-4. Goście mają jednak w swoich szeregach Danego Ewinga i Quintela Woodsa. To dzięki ich rzutom z dystansu przewaga Anvilu zmalała do 6 oczek. Jednak skuteczna akcja Szubargi i jego rzut zza łuku sprawiły, że po 10 minutach zespół włocławski prowadził za Asseco Pro Comem Gdynia 25-19. Początek drugiej kwarty to próba odrabiania strat przez Pro Com. Jednak w Anvilu znakomicie do gry wprowadził się Rashard Sullivan, który raz po raz kaleczył swoimi rzutami obronę rywali. A jako że do skutecznej gry Sullivana próbował się także przyłączyć Bartek Wołoczyn, to w połowie drugiej kwarty Anvil prowadził już 8 punktami. I mimo że w Pro Comie świetnie dysponowany Woods zdobywał kolejne punkty, to druga kwarta zdecydowanie należała do Rasharda Sullivana. Dzięki jego punktom Anvil do przerwy prowadził różnicą 8 oczek. Czy już dziś założymy na szyję złote medale, zdawał się pytać w przerwie trener gości Tomasz Paczesas. Na taki obrót sprawy nie chciał pozwolić Igor Griszczuk. Jednak początek trzeciej kwarty to znakomita postawa Jana Henryka Jagli i Adama Łapety, po którego akcji 2+1 przewaga włocławian spadła do zaledwie 5 punktów. Wtedy przypomniał o sobie Andrzej Pluta, który tego dnia był bardzo skuteczny z półdystansu. Ale Pro Com nie dawał za wygraną, a parcie na złoto najbardziej widać było u Davida Logana. W Anvilu kolejnymi efektownymi akcjami popisywał się Sullivan, a w Asseco do Logana dołączył grający chyba najlepsze zawody w tych playoffach Quinter Woods. Po jego 5 punktach z rzędu przewaga Anvilu zmalała do zaledwie 2 punktów. Na trybunach niepewność. Anvil po raz pierwszy czy Pro Com po raz czwarty? Zastanawiali się przed ostatnią kwartą kibice. Jej początek znakomity w wykonaniu Sullivana. Jednak chwilę później, po raz kolejny tego dnia, zza linii 6-25 trafia David Logan. To nie załamało Anvilu, który po punktach Winkelmana i Jovanovicia znów wyszedł na dwupunktowe prowadzenie, które chwilę później z zimną krwią zabrał włocławianom Jan Henryk Jagla. Po trójce Jovanovicia w hali mistrzów kolejny szał radości. Znów odżyły nadzieje na zwycięstwo. Ale tego dnia swój kunszt i doświadczenie właściwie w każdej akcji demonstrował Quintel Woods. I mimo faktu, że Jovanovic zmniejszył do 1 punktu prowadzenie gości, to jednak 31 punktów Woodsa oraz jego efektowny blok w ostatniej akcji meczu okazały się kluczem do 4 zwycięstwa Gdynian w tegorocznym finale. Ostatecznie w meczu numer 4 Asseco Pro Com Gdynia pokonał Anvil Włocławek 80-79 i po raz 7 z rzędu mógł świętować tytuł mistrza Polski, a David Logan wraz z kolegami mógł tradycyjnie po ostatnim meczu odciąć siatkę z kosza. Mimo porażki Anvilu w hali mistrzów nikt się jednak tego wieczora nie smucił, bowiem włocławianie po 3-letniej przerwie znów mogli na szyjach swoich ulubieńców zobaczyć srebrne medale z pucharu za mistrzostwo. Cieszyli się natomiast gdynianie, a najbardziej ich trener Tomasz Paczesas, dla którego był to 10. medal mistrza Polski z rzędu. Wśród tych 10 medali jest także ten zdobyty przez Paczesasa w 2003 roku dla Anvilu Włocławek. Wszystkiego dobrego. Zobaczymy się
nowym sezonie. Dziękuję.